Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Cyny i witam was ponownie przy The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nie było to największe wykatapultowanie się, ale próbowałem, skrzydełka na plecach i tak dalej. Hej, gramy dalej w Zeldę. Cel na dzisiaj wielki to w końcu po długich czasach odwiedzić, no to było wystarczająco mocne katapultowanie, w końcu nareszcie odwiedzić sobie lokację zwaną Woodland Stable, jedną ze stajni Góry Śmierci tamtego regionu Eldin. Ale zanim do tego przejdziemy, czas dokończyć jeszcze parę rzeczy, jakie mamy do zrobienia w Akkali. Jak na przykład zająć się tutejszą jedną stajnią, kapliczką jej, co zostawi nas ze wszystkimi kapliczkami zrobionymi. I jeszcze parę drobnych rzeczy, jak na przykład wybudowanie swojej chaty marzeń. To brzmi interesująco. Albo wyścigi morskie. To brzmi też całkiem okej. Co? Odwaga, żeby plaknąć? What the pluck? Co macie dokładnie na myśli? Co będziemy plakać? Jęgę gramy, zabawnie. I co z tą kulką muszę zrobić? Po prostu zabrać ją w dobre miejsce? Tutaj coś zasilić? Śmiesznie. I kulkę doprowadzić tutaj. Tak, klocków duża ilość. Każdy jeden mogę zabrać. Znaczy, zabawny pomysł, ale nie wiem. No właśnie. W czym problem? No bo... Już koniec kapliczki, GG i dzięki za oglądanie, to był kolejny odcinek z Legend of Zelda. Ta kapliczka była tak intensywna po prostu, że nie wiem, czy coś więcej zmieścimy w tym odcinku. Woodland będzie musiało poczekać na odcinek kolejny. No łap cokolwiek i idziemy do... Jakby spoko, ale... Ale co? Tutaj nawet nie muszę nic robić, tak? Ta skrzynka też jest darmowa. Jakby hej, Jenga, spoko, Jenga, coś tam, ale... Ale co? Gdzie tu wyzwanie, czy cokolwiek tego miejsca? Sama stajnia zapewne jak zawsze. Z jednym małym, fajnym questem. Czy ty jeździsz nawet lepiej niż zwykle? Hiaha! Ale ten skok był niezły. Okej, droga do jego klanu, znaczy do Robiego. W dół idzie. Co masz na myśli? Chowajmy się w namiocie, żeby nas tutaj nie walnął prąd. Och, siema, czy wyruszasz na przygodę? Ja podróżuję nie tylko przez świat, ale też przez czas. Próbuję złapać w swoje oczy jakieś stare rzeczy, jakie tylko mogę zobaczyć. Chciałem zobaczyć, czy coś ciekawego takiego będzie w Akkali laboratorium starożytnym, ale wygląda na to, że jacyś dziwacy zabrali to miejsce dla siebie, więc no, tutaj na razie nic nie mogę zrobić. Starożytne rzeczy, jestem nowoczesnym kolesiem. Link, co? Link, czasami jak ty coś powiesz. Więc, lubisz starożytne rzeczy? No wiesz, starożytne rzeczy, takie, które są starożytne, albo takie, które, no wiesz, zostały przemniesione przez czas. Aha. Takich akcji właśnie szukam. Ale gdzie mam pójść dalej? Och, wiem! Czy słyszałeś, że znaleźli wielkie... Znaczy, z kameliny gigantycznego lewiatana? Który żył w tej krainie? To prawda! Jak wiel... lewiatanów nawet, tak? Jak wielu lewiatanów? No nie jednego, nie dwóch, a nawet trzech! Trzy takie z kameliny czekają na ciebie, żebyś powiedział siema. Ale którego spotkać najpierw? Może pójdę przedstawić się do tego lewiatana maluśkiego w Eldin. Chyba kojarzę? Jeśli są to rzeczy, które były już w Breath of the Wild, był jeden na pustyni. Jeden chyba nad wulkanem? Jeden gdzieś indziej? O właśnie, o tym miejscu myślałem dokładnie. Wow, skamieliny są wielkim questem. To niespodzianka. Linku, damy radę. Nie. O, wagonik? Łuk, dobra. Jesteśmy bezpieczni. Więc jeden tutaj, jeden był na pewno w lewym dolnym rogu mapy. Gdzieś tutaj, gigantyczny. Najmniejszy jest podobno... Tutaj nad Górą Śmierci. I trzeci co, koło Rito gdzieś? O, dobra, po prostu w lewym górnym rogu mapy faktycznie. Hebra, sam koniec mapy. Ten wydaje się niezłych rozmiarów. Zapytajmy, jaką fotkę ty pragniesz. Oktorokowe jezioro cię interesuje. Nie jest ono najciekawsze, ale spoko. Wygląda jak typowe jeziorko początkowo, ale gdy wody się podniosą, układa się w kształt potwora zwanego Oktorok. Aha, tak, stąd dostał on swoją nazwę. Więc pójść tam, gdy pada, czy... Czy co dokładnie sugerujecie? Mop. No, gdy pada deszcz, wody się podnoszą, tak? Więc to by pasowało. Układa się w kształt Oktoroka, faktycznie. Ale mega, że w deszczu się wody podnoszą. Nie wiem, czy to jedyne miejsce na świecie, czy jest to częsty motyw. Ale super. Tylko właśnie, no z góry trzeba. Jakoś to cyk... Ale piękne. Wcześniej to ani troszeczkę tak nie wyglądało. Ale genialne. O, tutaj od razu mamy misję, zobaczmy. Czego pani pragnie? Aja, jak długo oni tam zostaną? Zamyśliłam się na temat potworów, które są na plaży w północnej Akkali pod klifem. Wiadomo.
Co? Już pokonałeś każdego z nich? Czekaj chwilę. Ja, to nie jest tak, że ci nie wierzę, ale muszę sprawdzić sama. Inaczej nie będę w stanie uspać w nocy. Nie żartowałeś? Nie mogę w to uwierzyć, było tak wiele potworów tam, ale już przypadły. Musiała być na to misja, wydawało się to bardzo specjalne. Spoko, spoko, mogłem to zrobić wcześniej, bo ta gra szanuje się. I gracza, i wszystko. Cóż, jesteś niesamowity. Przepraszam, byłam tak zaskoczona. Znaczy się, nie wyglądasz wcale na takiego silnego. Czy patrzymy się na to samo? Czy tak widać, że to plastik, czy jakieś push-upy, czy coś? Jest to oczywiste? Bo nie wiem. Jak tak na Linka patrzę, to wydaje się na silnego całkiem. Całkiem bardzo. Całkiem tak totalnie. Trzymaj fotkę, mistrzu. Ale mega, że się woda podnosi na świecie, ale fajny motyw. W platformówkach uwielbiam takie rzeczy jako... jako element, tak, level designu. Jako element świata po prostu. I no, dodający charakteru dla świata jest to też genialne. Układa się w coś takiego, ale tylko gdy pada, tylko gdy jest woda. Świetne. Piękny, piękny obraz. Ej, to nie jest najgorsza fotka. To wszystko, czy... jeszcze jedna misja. Najsilniejszy na świecie. Czy słyszałeś kiedyś o potworze zwanym Lynel? O, i to za bardzo. To wielka bestia z ciałem konia. Gdybym tylko mogła dostać jego róg. Jestem pewna, że mogłabym zrobić najlepszą broń na świecie. Ale nie jestem głupia, wiem, że nie mam umiejętności, żeby rozwalić Lynela. Po prostu chciałbym, żeby ktoś zrobił broń moich marzeń i pokazał ją dla mnie. Broń z rogu Lynela. Mam coś takiego, ze srebrnego, nie wiem czy to zaakceptuję. Zacznijmy od złotego, przejdźmy później do niebieskiego. Czy to się ciągle liczy jako róg? No tak, no jak najbardziej. Będzie lekko w szoku, gdy zobaczy. No właśnie, gdy to zobaczy. Nie ma szans! Ej, jesteś Lynelem, zabiję cię! Nie zbliżaj się do mnie! Oj, ale się wściekła. Chciało mi ukraść to. Już z mieczem wychodzi do mnie. Hej, ta broń, którą trzymasz, pokaż, pozwól mi ją zobaczyć. Czy mogę ci zaufać? Nie wiem. Musimy. Okej, okay, pokażę ci, ale nie dam ci trzymać jej. Dobra, tak się umówmy. To, tak, to jest broń zrobiona z rogu Lynela. I to srebrnego. Mówi to, kocham tę grę. I do tego wszystkiego jest to róg srebrnego Lynela. Jak to osiągnąłeś? Ta gra jest najlepsza. Taki fajny, taki twardy. Mógłby rozwalić wszystko na kawałeczki czymś takim. Tak, to postanowione, to jest najsilniejsza broń, jaka istnieje na świecie. To zaszczyt, że mogłam zobaczyć takie piękno na własne oczy. Trzymaj, to dla ciebie. To takie coś istnieje? Złota rupia, pierwszy raz. I to taka faktyczna złota, a nie oszukana złota, jak w pewnych innych częściach Zeldy. Dadzą ci, nie wiem, 30 czy coś, kpina. No ale cóż, świat jest wielki, co nie? Kto wie, może silniejsze bronie gdzieś istnieją. Możemy zabrać się za zbudowanie swojej własnej chaty marzeń. O wow, na chwilę na ekran ładowania odszedłem od komputera. Mamy nowy utwór. Nową piosenkę mamy tutaj, koło naszego mieszkania marzeń. Wow, ale miła niespodzianka. Całkowicie nowa nutka tutaj gra. A przy okazji korok mi lata. Pod domem trzeba zgarnąć. Zdusić, rozdeptać. Jak tylko szybko możemy. Burak, dobra, buraka możemy trzymać sobie w ogródku. Ile księżniczek tutaj cichych. Dobrze. Zeldę uratujemy, powiemy, że się przeprowadziliśmy. Mamy nową chatę, jaka będzie rozradowana. Prawda? Uratujemy ją, wróci cała i zdrowa po tym wszystkim. To, że ta gra nazywa się Łzy... To nie dlatego, że coś smutnego nadchodzi. Tamte scenki Zelda robiące jakieś zakazane rzeczy, one są zakazane przez to, jakie są OP, tak? I że rozwali Ganona i w ogóle wróci do swoich czasów i tyle. Nie dlatego, że coś strasznego się z nią stanie. No oczywiście, że nic złego Zeldzie się nie stanie w tej grze. Granteson, nasza chata. Gotowa do budowania. Jestem tutaj, żeby ci doradzać z tym procesem. Najpierw wskażę ci drogę. Aha. Znaczy wskażę ci to. Oto twoje pole, które kupiłeś właśnie. Całkiem duże. Aha, wygląda na to, że twój kontrakt zawiera dwa pokoje. Okej. Okay. Dwa pokoje na start, resztę będziesz musiał zakupić. Ale takie właśnie niezłe pokoje, to są te pokoje. Tetris. Budowania mieszkania sobie. Chcemy sypialnię mniej więcej... mniej więcej tutaj skierowaną. Mogę na skos. Nie wiem, jak bardzo praktyczne to będzie. Sypialnia na pięterku. To wydaje się... nie najgorsze, powiedziałbym.
za dwóch kawałków, jakie mamy. Wejście do środka wydaje się troszeczkę problemem, ale... No właśnie, ale... Co jeśli to zaakceptujemy? Nie mówię, że już na stałe, ale... Zobaczmy. Inspekcja, no właśnie. Nie będę miał jak wejść. Nie ma rąk i nóg ten dom. Bo nie gramy w Final Fantasy VII, więc no. Okej, nie znalazłem żadnych problemów, możesz wchodzić. No właśnie nie mogę, bo nie ma drzwi do sypialni. Misja zakończona, ale to dopiero początek. Wielką willę sobie tutaj zrobimy. No ale właśnie widzę pewne problemy tego tetrisowania. Że właśnie, jedyny sposób, żeby wejść na górę. No ja mogę, a skoro jest to moje mieszkanie, to kto mi zabroni takich awangardowych decyzji? Troszeczkę patrzymy się w ścianę, a nie na Terrytown, ale przynajmniej będą patrzyli oni na mnie, gdy śpię. No z tym, że moje widoczki to będzie też ściana jedna wielka, więc trochę słabo. Ups, ktoś zapomniał o ścianie. Dobra, zaraz kupimy resztę rzeczy, będziemy się dalej bawić. Ale no ej, nie można zapomnieć, pierwsza noc w nowym domu. Zawsze specjalna rzecz na swój sposób. Taka przynajmniej inna rzecz, gdy no śpisz pierwszy raz w miejscu, w którym będziesz spać pewnie jeszcze setki razy. Przynajmniej wydaje się to specjalne, gdy zasypiasz, bo później śpisz, wstajesz i w sumie to nawet nie zauważasz, że cokolwiek było w tym, no. Się dziwisz, dlaczego myślałeś, że to będzie specjalne, gdy ostatecznie po prostu spałeś noc i tyle, i nie działo się nic. Nie było w tym nic innego niż typowy sen. Ale myślałeś, że będzie, a nie było. Okej. Dobra. Trójkątny z meblami, albo pusty. Po co mi pusty? A jako taki łącznik z trzema innymi pokojami. Ej, serio? Serio to jest fajnie rozbudowane budowanie. Jest trochę tych opcji. Schody na zewnątrz. Sadzawka. Ogródek. Dobra, kupmy sobie wszystko. Na razie wziąłbym, spróbował przynajmniej po jednym każdego. Szkoda, że nie mogę dodawać do koszyka. Nie jest to zbyt epic. Tak może pojedynczo zamiast... Jakoś po prostu szybciej, w razie jakbym kupował masowo. Miejsce z widokiem na broń. Okej. Trzy brońki na pokaz. To zawsze było spoko rzeczą, jaką można było robić kiedyś. Miejsce na łuki, miejsce na tarcze. I zaraz będę biedny z powrotem. Galeria. Na zdjęcia. O, każde zdjęcie możemy na ścianie sobie walnąć. Okej, zrobiłem. Proszę się nie śmiać i nie płakać, bo jest to troszeczkę tragedia. To, że jestem dobry w Tetrisa, nie znaczy, że jestem dobry w domowego Tetrisa. Jest to ogródek piękny, widzicie? Mamy drzwiczki. Troszeczkę pusto może się wydawać. Miały być meble, ale coś mnie okantowali. Piękna klatka schodowa, jakieś informacje, nie mam pojęcia, kto to zawiesił. Pewnie reklamują siebie sami. Hudsoniarze, jak to z tego są znani. Jest piękna kuchnia. Jest miejsce dla koni. Kawałek działki dla nich przeznaczony. Na razie żadnego konia tam nie ma, ale to się zmieni. Mogę dać tutaj łuk, który trzymam. Co nie wiem, czy chcę robić. Właściwie. Ale jest coś takiego. Może galeria byłoby lepszą opcją, żeby tam umieścić. Tutaj mamy. Okej, to już widzę swoje błędy. Właściwie powinienem wymeblowane i na górze, i na dole dać? Właściwie nie wiem. No, miałem coś takiego pustego, to użyłem, ale... Ale może było to błędne. Taki piękny ogródek. No, tu na górze wygląda nieźle, z wyjątkiem tego pustego pokoju na dole. Obok drugiego pustego pokoju obok. To troszeczkę nieprzemyślane. Są miejsca na bronie, ale no... Nie wiem, jakie bronie chciałbym tutaj oddawać konkretnie. Wybór jest niemały, ale... Nie mam pojęcia, co z tym robić. Możemy zostawić jedno zdjęcie, jakie chcemy, tak? No akurat zbyt dobrych fotografii przy sobie nie mam, więc jedyne, co możemy tu dać... Nocna Mifa. To w sypialni bardziej. Nie najbardziej wycentrowane. Linku stoi w swojej starej zbroi. Jeszcze zanim zaczął pięknie ćwiczyć tutaj. Może być. No tutaj wygląda przytulnie w miarę. Jest takie miejsce, gdzie mamy... Schody? Możemy wyjść sobie na ogródek. Ogródek pusty, no bo mamy tylko 15 slotów. Nie wiem. Nie wiem, ciężko. Nie szło mi to najbardziej. Jest sypialnia na powietrzu z widokiem pewnym. Nasze prywatne biuro koło sypialni.
czy coś takiego. Nie mam pojęcia, ale na tym mi budowania wystarczy. Mogę konie swoje zostawić tutaj? Mogę. Którego chcemy zostawić? Nuaro? Nuaro możesz być. Piękny biały koń. Troszeczkę co prawda głównie na pokaz, nie że będę faktycznie nim jeździł. Co by w błoto wpadł, się pobrudził? Kto by potem wyczyścił? Jeszcze się porysuje. Zacznie krwawić, nie chcemy tego, ledwo co się mieści. A, jest miejsce tylko na jednego, możemy kiedy chcemy wsiąść na niego. Spoko. Serio? Musi się czuć niesamowicie klaustrofobicznie. Aż ja się czuję źle, zostawiając go tutaj. Wydaje się ekstremalnie ciasno. Wydaje się, jakbym go torturował. Nie mogę. To wygląda czy serio tak bardzo źle dla niego. Nie, że w innej stajni będzie miał lepiej, ale... Plankton, chodź tutaj. Tamten serio tak niewygodnie mu było wręcz jak stał. To wyglądało okropnie. Dobra, no cokolwiek. Jest chata. Czym chata? Tym chata. Skoczmy więc do Lurelin i zobaczmy te całe wodne wyścigi. Ładna baza, ładna. Takie miejsce na górze. Tada! Moja niesamowita robota. Tak, ekscytujące. Teraz jeśli chcesz spróbować z tym wyścigiem rajdem, jestem pewny, że chcesz, no dawaj, porozmawiaj tylko ze mną. Ta trasa jest po prostu skąpana w uroku Bolsona i nie mogę się doczekać, że spróbujesz tego. Dobra, wszyscy, czas zabierać się za to. Mamy pokazaną gwiazdkę, więc zapewne będą dwie trasy. Aha, kierownica, budujemy sobie coś ciekawego. Trochę materiałów dostajemy. Kółka wiemy, że działają na wozie, ale nie wiem, czy są fantastyczne. Kawałek dechy. Bateria, jeśli chcemy. Coś takiego będzie działało? Będzie w miarę stabilne, nie wiem, czy będzie szybkie. Nie wiem, mam ochotę spróbować te kółka. Nie wiem, czy to dużo zrobi. Obawiam się, że jedynie zrobię się ciężki i tyle. Ale co tam. I spróbujmy. Od razu mam trzy wersje. No dobra, przypłynę się wszystkim. Ale myślę, pokażę tylko tą najtrudniejszą. Zasada ta sama. To się nawet cieszę, jest to ciekawsze, bardziej strategiczne. Nie topimy się strasznie, ale jesteśmy bardzo wolni. Jeśli ona schodzi, ale no w dwie minuty damy radę. Cztery takie, zahaczyć sobie. Myślę, bez kółek byłoby to 100 razy lepsze. Wiemy, że one trochę dawały. Potrafił nas zabierać do przodu, ale nie robił tego szybko. Ewolucja tego pojazdu będzie ewolucją usuwania większości rzeczy z niego. Taka destrukcyjna ewolucja, ale czasami trzeba sobie coś zabrać, żeby iść do przodu. Wszystko idzie do śmieci. Zdobywanie wielkich prędkości pojazdami na razie to nie jest moja mocna strona. Oj, ty to w ogóle jesteś tragedią jedną wielką. Jeśli umieszczę wiatraki niżej, wszystkie je dam niżej, tak? Na równi z pojazdem. I bardziej z tyłu chcę. Więc jeśli dam obciążenie z tyłu, to nie będzie tak go ciągnąć. Okej. Ciągle łapie mnie to troszeczkę w dół. I coraz niżej, i coraz niżej. To dziwnie wychodzi. Ale jak się będzie próbował w miarę zbalansowanie to robić. Prędkości nie ma najgorszej, jeśli nie cisnę do przodu. No bo go... Trzymam gałkę do przodu, więc tak nurkował. To poza... Mogę nawet latać? No, powiedzmy. Dobra. Niepotrzebnie tak dawałem do przodu, bo poza tym działa ślicznie. Nie jest to wybitny czas, ale nie będę przesadnie się starał. Spróbowałem troszeczkę przesadzić z moim pojazdem. Dodałem dwa dodatkowe wiatraki. I dodałem jeden... dodatkowy super wiatrak. Okej, zabierze mnie to do najdalszych w miarę szybko i później będziemy mogli zabierać się za pozostałe. Czy prędkość jest większa? Nie wydaje mi się, ale nie jest też mniejsza, więc jest okej. Wyglądamy jak taki pajączek czy coś w tym stylu. Z designu mi się to podoba, jak symetrycznie i tak dalej to wygląda. Dasz radę? Zahaczyło się, okej. I teraz wszystkie trzy, cztery nawet. O, trochę naokoło, ale... No właśnie ta strategia, tak, w robieniu sobie ścieżki jest najlepszym elementem tych wyścigów. Wolę to zdecydowanie niż takie typowe, jak większość platformówek ma, czy nie tylko, tak, wyścigi, że od bramki do bramki do bramki. Wyścigi tego typu są dużo bardziej kreatywne i dają ci ciągłe decyzje i tak dalej, jest to super. Fajnie, że Nintendo wybrało taką ciekawszą opcję niż takie typowe przejeżdżanie przez bramki. Okej, 5 baterii, których nigdy nie będę używał. Żarcie defensywy, którego nigdy nie będę używał. Co teraz możemy zrobić? Tutaj dostaliśmy niedawno ciekawą misję na odwiedzenie szkieletu skamieliny pradawnego smoka. Ciekawe, że jest misja na to.
Kiedyś nie było. Albo była? Może była nawet. Może kiedyś nawet też Breath of the Wild była misja na jednego z tych szkieletów, nie pamiętam. Złapmy za tą kapliczkę nieopodal. A ja ciągle nie widzę tego smoka, gdzie dokładnie jest. Lewiatana. No bo chyba to są te same bestie, tak? Te same smoki, tylko ich martwe wersje, chociaż ich rozmiary różne, to znaczy jak dorośli byli, ciężko powiedzieć. Bardzo się na pewno trzech lewiatanów kojarzy z tymi trzema smokami, które tu latają. Nie wiem, czy słusznie. Okej, spoko, lubimy się z takimi kapliczkami. Smash! Długi kij to sposób, w jaki lubię zaczynać. Te szrajne. I co, lecimy, wbijamy. Nie ma na co czekać. Mój kij jest dłuższy. Obawiam się, nie masz szans. A takie coś do rozbicia na środku. Ale bomby byśmy... Bomby albo to. Jakie rzeczy? O właśnie. To są rzeczy fizyczne, więc trzeba to... Tu prawą kolumnę rozsadzić. Tam są beczki tylko. Beczki mi nie są potrzebne, koniecznie chcemy z tej strony. O, no właśnie, na to liczyłem. Żeby zamrozić sobie tą wodę na środku. Nic nie widzisz. Okej, mam kija. Więc będziemy mogli sobie sfuzjować coś pięknie. Zanim coś złego się stanie. Łap za tą kulę. Czy mogę tą kulę... Nie wiem, chciałem ją jakoś zabrać czy coś, wykombinować z tym. Może być. Leć. Nie mogłem złapać za cokolwiek przez chwilę. Zrzuć go do wody, jeśli chcesz. Zabierz mu patyk, jeśli może. Coś takiego. Nie ogarniacie, nie strzelajcie we mnie. Zanim się... Wow, bo to jest troszeczkę straszne. Mam nadzieję, że nie są oni w zasięgu do strzelania we mnie. Okej. Nie w tą... Żyję? Nie rozumiem nic z tego, co się dzieje, ale wiem co... Spanikowałem totalnie, myślałem, że mnie to rozbije. Chciałem cofnąć czas, ale chyba niechcący złapałem za inną umiejętność i kompletnie nie mam pojęcia. Ale koledzy, którzy byli w powietrzu, znaczy no, na tej platformie, już nie są, już są pod wodą. Witają rybki. I to tyle. Okej. Mega chaotycznie. 55? Ale dobre. O, wow. Już chciałem powiedzieć, ale dobre, czas to zostawić, zignorować. Miałem miejsce, niewiarygodne. Oj, w sumie do smoka kawałek drogi, jak tak teraz patrzę po... mojej magicznej podpowiedzi podziemnej. Czasem nie wychodzi mi najlepiej ocenianie odległości. Ale teraz tyle wiatraków mi dali. Mamy sposoby. Za darmo coś takiego, parę sekund. Mamy samolot, możemy lecieć gdzie chcemy. Nie kosztowało mnie to praktycznie nic. Znaczy w tym momencie tak zero. No, przedmioty z ekwipunku. Ale mam ich tak dużo, że stratny się w ogóle nie czuję. I pytanie wielkie, czy będzie tu gorąco i nie będę w stanie w ogóle poruszać się? O, talus ognisty. Zobaczmy, czy gra będzie krzyczeć, że jest... Nie no, nie będzie. W razie czego mamy jakieś tam toniki fajne w plecaku, więc da się zrobić. Nowy rodzaj przeciwnika. Przynajmniej nowy w tej grze. Więc jakbyśmy dali radę zaparkować, żeby później móc lecieć dalej. Działa. Czym szybciej fotka w kolekcji, tym lepiej. A przy okazji te kamienie... Okej, wyglądają inaczej. Aha, tak wyglądają świecące kamienie. Dobra, nie byłem pewny, bo wyglądały nietypowo. Jako, że nie ma sensu oszczędzać, różdżka lodu będzie odpowiedzią na ciebie idealną. Tylko poczekajmy, aż wstaniesz, żeby jakoś nie przesadzać. Nie za wcześnie tego robić. Różdżka ciebie kładzie. I stuk, i puk. Damy radę, czy nie? I stuk, i puk. Prawie... Jakby to było trafione, to bym dał radę. Ale nie było, ale tak się składa, że nie było. Albo jakbym zjadł sobie nawet pojedynczego boosta, też by zadziałało. No, nieważne. Pa. Nie żartowała. Mikroskopijny się wydaje, jak tak się spojrzy. I też patrząc na jego kształty, na to jego... Na te jego żebra, tak? Kręgosłup i tak dalej. Zdecydowanie nie wygląda jak... Nie przypomina mi... Smoków jednak naszych, jak tak się spojrzy. Smoczki, które tutaj znamy, są bardzo wężowe po prostu i tyle. Jeden długi wąż. To bardziej taka jaszczurka. No właśnie, stopy ma, nogi i tak dalej. Tego typu. Chociaż lewiatany to właśnie taki... No taki miks, tak? Typowego smoka i wężo smoka. Są tak pomiędzy, mają ciągle tułów, ręce, nogi.
ale też są bardzo, bardzo długi ogon, długa szyja. Ciekawe stworzenia. No różne, różne sposoby są na przedstawianie lewiatanów. O, jakiś NPC może? Nie, pusty namiot. Zaskakujące, ciekawe kogo tu można kiedyś znaleźć. Szkoda, że teraz nikogo tu nie widzę. Nieważne, już widzę. Cześć, jaszczurko. O, nowy ptak! Musi działać. Wygląda bardzo jak ten tęczowy. Gorący. Pingwin znaczy dziobak, znaczy gołąb. O, jesteś znowu tutaj, fajnie się spotkać z tobą. Miałem przeczucie, że się pojawisz, patrz na to. Znaczy, no mówiłeś, że idziesz go szukać, ale nie byłem pewny, że cię faktycznie tu znajdziemy. To imponujące, że jego oczy się skamienilizowały? Słowo jest takie? Też? Źle. Ponieważ patrz znowu, lewe oko zaginęło. Ech, po tym jak tak się starałam tutaj dojść, chciałbym go zobaczyć z dwoma uroczymi oczkami. Ciągle w jego głowie. Te inne oko musi być gdzieś niedaleko, co? Hej, zapłacę fortunę za szansę na zobaczenie czegoś takiego. Spoko, spoko, Loon, spoko, fajnie. No piękna bestia, nawet taki malutki wygląda całkiem niesamowicie. Chociaż faktycznie nie jest to najbardziej wiarygodne, że oczy mu się skamienilizowały. Czy to właśnie ono? To chyba właśnie ono. Nie mam pojęcia, to może być randomowy kamień. Czy oko by się zamieniło w kamień i przetrwało? Tak jak kości? Musiało być to nieźle. Niezłe oko z niego. O, akurat nawet nie jest za wysoko. Mogę dosięgnąć? Pasuje jak ulał, więc chyba faktycznie. Chociaż bardziej bym myślał, że nie jest to oko, a ktoś po prostu wyrzeźbił taką kulkę, która pasuje tutaj i sam umieścił, a nie, że faktycznie pochodzi to oko ze starożytnych czasów z niego i zostało tutaj. No nie wiem, nie wiem. Przecież się nie znam na takich fantastycznych, zeldowych stworzeniach z legend. Ach, było tak ciężko tutaj dojść, chciałbym go zobaczyć z oczami na głowie. Hej, spójrz się przed siebie, a nie pod ziemię, nie płacz już. Czekaj, co? I widzę oboje jego oczu. Och, patrz tylko na niego. Wielki, potężny, potężna twarz. I te urocze oczka okrągłe. Nie jestem pewna, czy mam się kulić ze strachu, czy pogłaskać go po uroczej, dziecięcej głowie. No faktycznie, no dzieciak lewiatan. Nie jest tylko kompletny, jest perfekcją. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę następnego. Ale jak mam wybrać? Może ten malutki lewiatan w Hebrze czuje się samotnie. Zobaczmy twoją mapę, pokażę ci. Dobra, Dory, to faktycznie wydawał się też niewielki. Pewnie większy niż ten? Nie mogę się doczekać, aż zobaczę tego malucha. No. Więc mamy dwóch dzieciaków malutkich i jeden gigant po prostu rozkładający się po całej długości wielkiej, gigantycznej, pustej pustyni. Tia. Daje nam to perspektywę niezłą, że rodzi się taki, a później robi się z niego gigant wielkości świata. I jak już jesteśmy w okolicy, nie mogę nie sprawdzić. Więc tutaj będzie dungeon. Dungeon Rito. Labirynt niedaleko niego. No słyszeliśmy, że jest to bardziej taka burza śnieżna, nietypowo. W tamtych okolicach. Nie wiem co dokładnie, ale jest tam chłodno. Okej. Okay. Wytajmingowane łapanie. O, ty odbijasz. Kuleczka. Znaczy, mechanizm. Nie rób tego rakietą. Celownik się aktywował. Ale co? Zobaczmy, co tu mogę w ogóle robić, tak? W ciebie mogę zawsze łukiem strzelić. Ciebie później aktywować. Kulkę sam sobie muszę, kulkę sam sobie muszę. Prawda? Prawda? Lecisz. Timingujemy ciebie dobrze. Powiedzmy, że teraz? Powiedzmy, że nie teraz, ale jeszcze raz. Zadziałało. Ledwo, ale zadziałało. Dobra, niektóre kapliczki by się w tym momencie skończyły. I wiecie, jakie smutne by to było. Mogę z kulki skoczyć, mogę z kulki skoczyć dalej. Drugi pokój. Dwupokojowe wyzwanie. Ty wybijasz mnie do kosmosu. Kulki na razie tutaj nie ma. Mogę zabrać sobie tą poprzednią, ale na razie ogarnijmy w ogóle, co się dzieje. Przycisk tutaj. No pewnie tak samo jak w poprzednim pokoju. Musimy gdzieś się wybić, gdzie... No nieźle. No nieźle. Całkiem wysoko. Jeszcze wyżej. Rozumiem, w czym może być problem z wytajmingowaniem czegoś takiego. Kulka nasza, ale zawsze kulkę można cofać w czasie, więc... No właśnie, dają mi coś może graniczące z niemożliwym, ale zarazem mogę się wspomagać cofaniem czasu, tak? Więc... Wow!
spadła ona... Okej, nie myślałem, że tak szybko poleci. Byłem naprawdę przekonany, że ta kulka będzie wolniejsza. Mogę spokojnie od razu złapać za ciebie? Oj, ale poleciała akurat w taki sposób, że mogę ją sobie cofnąć. I teraz po prostu... zrobić coś takiego. Yo. To było fajne, bo tak rozwinęło koncept w stronę zrobienia czegoś ciekawego z możliwością cofnięcia czasu i tak dalej, niż tylko samo timingowanie. Dało się. No, gdy łączy się kilka umiejętności naraz i tak dalej, kilka pomysłów, to fajne rzeczy wychodzą. Nawet jeśli no, nie było to konkretnie zrobione pod cofanie czasu, ale fakt, że mogłem to zrobić, było całkiem fajne. Dobra, ja tu oczywiście nie jestem, żeby wulkan zwiedzać. Wow, już jestem nawet na tym terenie Lasu Koroków. To będę chciał zrobić całkiem niedługo. Po tym jak zrobimy akcję w starożytnej świątyni, to będzie kolejną rzeczą, którą bardzo chcę zrobić. Na razie jednak wracamy tutaj do wieży i sprawdzimy sobie te dwa archipelagi. Na jeden na bank możemy wbić się za pomocą wieży, nawet bezpośrednio tutaj. Znowu kulka, nawet dwie kulki tutaj mamy. I stąd później coś się wybuduje, żeby na drugi polecieć. I tyle. Ach, jak ja nie mogłem się doczekać zawalczenia z tobą po raz 50. Flaksie. Co bym teraz spróbował, to dodać mu 4 dodatkowe. Jest ten mój ulubiony pojazd, tak? Jeśli dodam na każdym narożniku coś, co on na to? Powinien lecieć. Zapomniałem, jak się nim steruje. Brałem go przez chwilę za samolot. Okej, do góry zabiera mnie błyskawicznie. Do przodu praktycznie w ogóle, ale... Znaczy, jakbym tak się skierował dobrze... Dałoby się lecieć. Jakbym parę dał do przodu wiatraczków czy coś takiego dodatkowych, to by leciał i do góry, i do przodu, i stabilnie, i tak dalej. Ale... Działa. Faktycznie więcej wiatraków oznacza, że leci do góry dużo szybciej. Co spoko, co bardzo spoko. To samo, ale z takim kolegą. Dobra, działa mniej więcej tak jak chciałem. Zabiera mnie całkiem w miarę szybko do przodu i mega szybko do góry, więc... skuteczny pojazd. Co ty zrobiłeś? Okej, tyle było pięknego pojazdu. Zacznijmy od tych rzeczy jednak. Tym razem, co ciekawe, globus się nie kręci. Musimy znaleźć dziurę gdzieś na nim. Jest dziura gdzieś na nim. W środku tym razem bez kapliczki. Zaraz. Teraz na takiej zasadzie. Dajcie mi wyskocznie. I też pod tobą są rzeczy. Okej. Ciekawe, co jest dokładnie pod tobą. Dziury wszystkie pozamykane. To jest ciekawe. Wystarczy zrobić coś takiego. I to mi rozwiązuje wszystko. Nie wiem, czy teraz będę miał przejście widoczne. Wow, nie muszę nic robić tutaj. Nie muszę się nawet starać. Zrobić takie połączenie i tyle. Wola mądrego? Jest pytanie. Nie jest to miejsce zbyt duże, więc na razie nie jest dla mnie oczywiste, gdzie kryształ będzie. Gdzieś tam daleko? Zapytajmy, bo... na razie... nie wiem. Laserek idzie w... był w środku? Był w środku. Nie widziałem go kompletnie. Tak, myślałem, że w środku będzie, ale gdy byłem w środku, kompletnie przeoczyłem to. Może za słabo szukałem. Najwyraźniej. Wow. Nawet się nie rozejrzałem. Nie zobaczyłem od razu i... Dobra. Nie rozmawiajmy o tym. Gra sugeruje tutaj co prawda... użycie trampoliny, ja jednak sugeruję użycie mostu. I tyle. Co prawda plan jest to troszeczkę ryzykowny, chyba że... oj, mój zasięg jest duży. Ale nie aż tak duży, ale jeśli teraz polecę, mogę spokojnie się tutaj wyrobić i tyle. Raczej nie diament. Starałem się polecieć do wszystkich poprzednich już miejsc do sfotografowania z gwiazdkami. Nie wiem, czy jak już pominąłem, czy nie, ale... staram się... każdy sobie zwiedzać i odgwiazdkowywać, gdzie już byłem. Wydaje mi się nieco mniejszy zestaw wysepek. I już widzimy kapliczkę pod sobą, zapewne... zacząłbym sobie od samej góry i będę... tym razem nieco bardziej ostrożnie i spostrzegawczy i w ogóle... zwracając uwagę, nie ignorując rzeczy dookoła siebie. Eksplorował tak, żeby znaleźć ten kryształ, zgaduję, z samej góry, na sam dół go zanieść, co... co nie ukrywam, jedna z ciekawszych struktur.
tego jak te ułożone są wyspy, tak? Taki szlaczek prowadzący bardzo pionowo. A, dobra, już widzę nawet, kryształ tam leży, więc wiemy o co chodzi. Prawdopodobnie wola mędrca tylko będzie. Będzie tutaj. Sorry samochodziku, co tu mamy? Znajdź coś ciężkiego. Bardzo ciężkiego. Żadnego mechanizmu? To jest coś innego. Coś bardzo innego. Po prostu mam coś z plecaka wyciągnąć? Pewnie tak, jak wyciągnę wystarczająco, to ruszy się. Wow, ale... No się kręci, no działa. Nawet jeśli troszeczkę głupio to wygląda, ale działa. Kręci się tak dookoła, że nie mogę nic zrobić. Dziwne. Utknąłem teraz. Znaczy mogę wyskoczyć górą. W pewnym sensie mnie tutaj zablokowali. Ale właśnie wydaje mi się, że o to w tej zagadce chodzi. Że główne rozwiązanie jest takie, żeby wyskoczyć górą. Także zawsze jeśli jest ciężki, to będzie się kręcił w taki nietypowy sposób. I nie da się jakoś manipulować tym, jak się kręci. Tędy tylko wlecieć. Dobrze. Okej. Aż mi się w głowie zaczynało kręcić. Okej, wola mędrca. To była fajna zagadka. Kreatywne są te rzeczy z tymi kulami. Są najtowe zbroje. To nowość. To ciekawe, więcej energii. Użyteczne jak najbardziej. Dla kogoś, kto nie ma tak dużo energii. Diament! Tak jest. Lubimy się z diamentami. No 500 rupii. Największa ilość, jaką można znaleźć. 300 za jedną misję. Raz w życiu 300 dostałem. A każdy diament jest warty 500. Więc zdecydowanie wartość jego jest duża. Nie wiem, czy będzie jeszcze co z pieniędzmi robić w tej grze. Ale właśnie. No teraz co, po prostu go zrzucić tutaj sprytnie, prawda? Mieć nadzieję, że dobrze spadnie, czy nie? Leży, bo tak nie byłem pewny, czy się despawnuje może przypadkiem. Tego nie zrobił. Rauru, co powiesz na jeszcze jeden diament? Co powiesz na to, tato? Dziadku, pradziadku? Może jak robił tą skrzynkę, to było niedługo po stracie Sony, czy coś, był nie za bardzo w humorze, nie wiem. Tyle tutaj i jednak Woodland Stable zostawimy sobie na kiedy indziej. Warsworth? Zobaczmy. Mam troszeczkę kamieni. Dobra, zobaczmy, po kolei lecimy. Nie wiem, czy chcę czytać tą jego dziwną łacinę, czy coś. Czy przejść od razu do jego przetłumaczenia. Sonia, królowa dla Hyrule'skiego króla, z urodzenia Hylianka. Sama urodzona w Londę? Niebo nad górze. Mówiła z otwartym sercem, szczerze, całkowicie, nawet do zonajskiego króla tak mówiła. Była szczera. Myśli, Bóg, a przygoda, aby dowiedzieć się ludzi świata? Aby coś, jego coś, aby, co, słuchać, co, Switch? Nintendo? Przesunc? Co? Mówi, że Sonia była kapłanką, zanim poślubiła Rauru. Tak mówi? Skoro tak mówisz, że tak mówi. Mimo, że był z Zonaj, ludzi znanych, o których myślono, że byli bogami, bez zawahania doradzała mu, a co więcej, Rauru słuchał się tych rad. Niesamowite, okej. Okay. Księżniczka Zelda niedawno przyszła do Mineru Sen, coś tam. Króla starszej siostry. Aha, tak, co? Co to sen znaczy? Po prostu przyszła w odwiedziny dla Mineru. Siostry króla. I come for here to Suren? Mineru przyszła do Zeldy, Construct, Alcupecepecze, którego widziałeś. Coś tam. Jezu, moja głowa nie daje rady. Nie rozumiem nic z tego. Więc Zelda odwiedzała często Mineru, aby pomagać jej w jej badaniach, okej. Okay. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi konstruktami, które pozwalały, aby ludzie jeździli na nich, ale Zelda jeździła na jednym z nich i zaimponowało to dla Mineru, jak dobrze to robiła. Mineru próbowała ostrzec Zeldę na temat niebezpieczeństwa, ale Zelda odrzucała to na bok i jeździła na konstrukcie dalej. Okej, okay. Nic na temat zakazanych magii. Mówi na temat technologii z tamtych czasów i na temat odwiedzającej Zeldę kolejne. Co? Moda ubrania... Grzybowi patroni? Ma Sharon, może nie. Ta moda, Zelda powiedziała, dla niej nosi w prawdziwym domu, który kocha. Okej? Okay. W jej czasie dziwne coś tam, patron... Coś tam jasne, coś tam...
w kształcie Mucherona. Moja głowa. Możemy się dowiedzieć na temat mody. Dobra, były to trendy i moda. I faktycznie były to grzyby. Okej. Okej. Zelda mówiła na temat mody swojej w przeszłości dla ludzi z tamtych czasów. Okej, czyli dobrze zrozumiałem. I ta moda rozprzestrzeniła się po starożytnych czasach. Uroczo. Znasz cece? Tak, czaję. Trendy są cykliczne, aha. Zabawnie. Możliwe ostatnie. Rauru, król. Sonia, królowa. Siostra, Mineru. Zelda, księżniczka. Alan, kerwy. Te słowa na tym tabliczce. Ta tabliczka... 13? 13 jest takich tabliczek jednak? O, okej. Rodzina królewska, dla których tak wiernie służyła, zginęli, odeszli, jeden za drugim. Serce mi się krajało, gdy to czytałem. Jej ból jest oczywisty i jasny po jej słowach. Tak? Nie odczułem tego do końca. Co jest mniej oczywiste, to to, dlaczego reszta tych ludzi odeszła. Cóż, każda nowa tajemnica otwiera okazję dla większej ilości badań. Jeśli będę kopać dalej, na pewno odkryję więcej. Okej. Chyba nie mamy więcej. Dobra. Głowa od czytania troszeczkę boli? No, szczególnie tłumaczenie tego połamanego języka po prostu... A mój mózg kręci fikłajki, próbując coś to zrobić z tego. Ale... Rozumieć, okej? Ale gdy próbuję rozumieć i tłumaczyć i rozszyfrowywać naraz, to ja wymiękam. Ciebie nie zrobiłem. Wyciągaj. Dobrze. Nie ciężko dolecieć. Witaj. Quinte? Co to znaczy quaint? Masz na myśli, że przymiotnik ciekawa, czy masz na myśli, że coś z królową? Ciekawa Mineru? Króla starsza siostra? Zaczytana w książkach, okej. To ma sens. Tak zaczynana, że zapominała o jedzeniu. Konstrakty, coś tam. No mówi o tych konstraktach, które będą mogły przechowywać ducha w sobie, tak? Coś tam mogłaby żyć dłużej w formie konstrakta w ciele. Jako duch. Mimo, że Mineru nie wydawała się utrzymać żadnych chęci do coś tam złych rzeczy, przez moją wiarę nie możesz nigdy, prawda, przez słowa wierzone coś? Okej, tyle. Zapominała jeść czy spać, bo robiła konstrakta. To było częścią jej badań, jeśli chodzi o powrót do życia w formie ducha władającego, opętującego nowym ciałem. A jeśli oryginalne ciało zginie, wiemy. Dla ciebie czy mnie to mniej brzmi jak lekcja historii, bardziej jakaś historia o duchach. Ale pamiętaj, z kim mamy do czynienia. Mogli mieć oni niepojęte moce, które umożliwiały takie rzeczy. Odkrycie, że ona też była badaczką, sprawia, że... Czuję, jakby była moją bratnią duszą. Spoko. Dobra, to chwilę zajęło. Woodland Stable, cel następny. Las mroczny gigantów, cokolwiek tam się będzie działo. Nie wiem? Nie mam pojęcia. Jestem ciekaw, bo była to świetna akcja z tą ciemnością. Zapewne znowu ciemność? No ale nie powtórzył akcji z bossem po ciemku walczeniem. Ciekawe. Totka.